Wydaje się, że takie kompetencje, jeśli chodzi o rozumienie świata, pochodzą dzisiaj skądinąd niż z mediów. To nie media uczą nas rozumieć świat, zadawać trudne pytania. To się dzieje zupełnie w innych przestrzeniach. Myślę, że dzisiaj media są w jakimś bardzo mocnym stopniu sformatowane, bardzo do siebie podobne, właściwie preferują pewien bardzo określony, wąski typ podawania informacji, chociażby przez ich wymiar czasowy, jeśli mówię o telewizji. Z drugiej strony polska telewizja, wszystkie właściwie telewizje pozbawione są takich przestrzeni, gdzie można debatować dłużej niż 15 minut, a to jest tak maksimum. Przeważnie to trwa półtorej minuty, też w dużym wymiarze. Natomiast debata, w której 2 godziny ludzie poważnie rozmawiają, jest po prostu w Polsce niemożliwa. Ona nie istnieje, nie ma żadnych przesłanek, żeby oczekiwać, że coś takiego się stanie. I w tym sensie, jeśli Polacy coś rozumieją z rzeczywistości, to nie wydaje mi się, że ta wiedza płynie z mediów. Płynie z lektury, z rozmów, z treści, które można znaleźć w internecie, z tego, że dzisiaj właściwie gigantyczna część populacji włada obcymi językami i potrafi znaleźć odpowiednie informacje gdzie indziej. One są dostępne, przeważnie zresztą też za darmo. Także media właściwie ciągną się w takim ogonie, zatraciły swoją rację istnienia, właściwie pogubiły się w swojej tożsamości i albo się odnajdą, albo padną i przestaną istnieć.